Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Marek Szołtysik. Reprezentuję Wydział Nauk o Żywności Katedry Technologii i Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. I w naszych badaniach zajmujemy się zagadnieniami związanymi z białkami mleka, a dokładniej pozyskiwaniem biologicznie aktywnych peptydów. Biologicznie aktywne peptydy to są takie składniki, które w ostatnim czasie stały się niezwykle modne, zarówno w badaniach, ale też między innymi w aplikacjach przemysłowych. Są to składniki, które w bardzo znaczący sposób podnoszą wartość odżywczą wielu artykułów żywnościowych. Białka mleka ze względu już na swoje właściwości są składnikiem, który już sam w sobie wnosi wiele cennych właściwości, ale biologicznie aktywne peptydy jeszcze dodatkowo je podnoszą. Badania, jakie prowadzimy w naszym zespole, przede wszystkim skupiają się na hydrolizie kazeiny, ale też między innymi białek serwatkowych. Do naszych badań stosujemy niekonwencjonalne enzymy pochodzenia mikrobiologicznego, z takich dość charakterystycznych, drożdży, jarowiel i polityka. Poprzez trawienie i wykorzystanie tych enzymów uzyskujemy fragmenty, które wnoszą wiele cennych właściwości odżywczych. Między innymi uzyskujemy hydrolizaty, które wykazują uzdolnienia do obniżania ciśnienia tętniczego krwi, wykazują uzdolnienia do wiązania jonów metali, czyli można je wykorzystać jako naturalne chelaty białkowo-mineralne, ale również uzyskujemy hydrolizaty, które wykazują aktywność antydiabetyczną. My oczywiście zajmujemy się w naszych badaniach stroną naukową, ale bardzo mocno chciałbym zainteresować przemysł żywnościowy, chciałem zaznaczyć, że tak naprawdę w naszej ofercie handlowej polskich wytwórców, w ofercie wytwórców przemysłu mleczarskiego nie pojawiają się produkty, które zawierałyby biologicznie aktywne peptydy. Natomiast w ofertach naszych sąsiadów zagranicznych, między innymi z naszej zachodniej granicy, takie produkty są. Więc jest to na pewno szansa wzrostu konkurencyjności dla naszych producentów mleka, ale też dostarczenie naszym konsumentom żywności produktów, które na pewno będą atrakcyjne i przyczynią się do wzrostu ich zdrowotności. Dziękuję.